is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Nie może być zbyt rozpędzony. A tutaj mamy myśliwiec, który pędzi z nosem skierowanym kierową jedną i jest w stanie zredukować tę prędkość kilka dosłownie chwil. Wysoko imię komisji, jeszcze całą stronę powierzchnią pan samolot handluje tę prędkość, wypadając opór aerodynamiczny. Dodatkowo wypuszczoną hamulce aerodynamiczne. W trakcie pokazu tego F-16 Thank you.
obserwować samoloty 50, tak zwane defilacje, i położenie flagi biało-czerwonej, bardzo zgodnie. Jesteśmy dumni z tego, że możemy na naszych samolotach jeszcze latać po pokarmach. I jeszcze rozpocznijcie, jak to jest nam siła, zmienimy się nam serce i pozwolimy zawsze na to, że serce wszystkim dziewczynom, bardzo rodzinstwa, ale się w szczególności postępuje dziękować wszystkim dziewczynom, wszystkim paniom, które proszę zwrócić uwagę na samolot ten numer 16, który przed chwilą lądował, to nasze spanie jest żadne. Tutaj Państwo mogą teraz obserwować, jaka jest dyscyplina w powietrzu, jakie odległości bliskie od samolotu. I zapewniam, że skrzydłowi nie uwzględniam naszej pilotów, kolejnych okolic i ilości widzów na centrum niskie. Tutaj Witek Sotny stojący obok mnie, patrzy na mnie po boku i pyta, tak chcesz mam wrażenie, że chciałeś tam być. Jeden z tych samolotów. Zdecydowanie tak. I przed Państwem go wykona w tej chwili tętla niska. Proszę Państwu, że już jest kolejny nowy pomysł na ubarwienie tego pączka, w szczególności w pokazach nocnych, po wczorajszych pokazach dyskutowaliśmy i jest pewien kolejny pomysł. Fajnie, że teraz muzyka troszeczkę nie gra, bo słychać cudowny gang samolotów z Mi-50. Czy latacie z pasażerami od czasu do czasu? Tak, ale nie wiem, czy się pokaże, to będzie tak zwane ganianie. Natomiast projekt żelazna pilota polega na tym, że ogłaszamy na górę, Taka selekcyjna jest troszeczkę specyficzna. Trzeba będzie kiedyś o tym zrobić jakiś film. Na razie możemy porozmawiać na pokazie. Oczywiście zapraszamy serdecznie lotników i panów pilotów, a nie pilotów i panów pilotów na dobre kilometry. Grupa kapacyjna żelazny w składzie lider, prowadzący, założyciel grupy, pułkownik pilot Wojtek Krupa. Lewoskrzydłowy, od dwóch lat latający z nami podpułkownik Dominik Bonelica, wcześniej pilot Su-22, latający pokazowo, prawy skrzydłowy Wojtek Krzychowiak, który od 18 roku życia rozpoczął się przygodę z lotnictwem w Bakie Kuchwańskim, na pilot przygodowcowy, instruktor szybowców, pilot aprobacyjny dzisiejszego dnia.
do jego kołowania jest pokaz śmigłowca AW 109. Wyjmujcie Państwo aparaty, bo to jest dobry moment, żeby uchwycić piękną, rodzinną fotografię. Trzy śmigłowce z rodziny AW, Augusta Westland. Mamy model największy po środku, 101, będzie też 109 i 149. Najpierw będą wrzątku, czasami potem tym, co się dzieje w powierzchni. Jest to już konstrukcja większa od 109, którą widzieliśmy przed chwilą. Tym razem masa to już 8600 kg, więc prawie 9 ton. Maksymalna prędkość 310 km na godzinę, przy czym prędkość przelotowa to 278, zasięg 800 km, choć tu szczególnie w przypadku tych misji związanych z dowodzeniem nie liczy się tak bardzo zasięg jak szydło, czyli szydło w tym przypadku wytwarza siłę nośną, utrzymując potężną maszynę ważącą, jak wspomniałem, pusta, na pusto ponad 10 ton, a po pełnym załadunku ponad 13. Cała ta masa instrumentów, masa konstrukcji może utrzymać się w powietrzu. Mówiliśmy także o tym, w jaki sposób piloci sterują zachowanie śmigłowców, ale tak też nie dla wszystkich jest oczywiste. Śmigłowcu trzeba używać obu rąk i obu nóg. To jest samolot, że dane różne pilotowe, które są na jednym i na drugim rękawie, to tutaj potrzebne są obie ręki, a nie stopy.
in, he's around.